No to lecimy sobie dzisiaj z sequelem piły, który w zasadzie wyszedł bardzo szybko, bo zaledwie rok po premierze części pierwszej. No i generalnie tutaj to było tak, że scenariusz był przygotowany na zupełnie inny film, ale producenci wpadli sobie na to, że w sumie jakby trochę tu pokombinować, jakby trochę poprzepisywać rzeczy, to można z tego zrobić sequel piły. No i właśnie dlatego tak szybko wyszła. Natomiast tak jak wspomniałem w ostatnim odcinku, James Wan już tutaj nie wrócił na stołek reżyserski. I inny gość po prostu się tym zajął, jak i kilkoma kolejnymi częściami, też tą nową spiralą. On brał przy niej czynny udział, zapomnijmy o niej. W każdym razie do scenariusza ponownie dorzuca się Liwanę, ale też ten reżyser właśnie mu tutaj pomagał, jeżeli chodzi o pisanie. No i w ogóle dwójka dostała większy budżet. No właśnie głównie może dlatego, że miała być innym filmem, ale po prostu no, zarobiła. I więcej, i dostała więcej, bo kosztował ten film 4 miliony dolarów, a zarobił ponad 147, czyli lepiej niż pierwowzór, lepiej niż oryginał. Także był sukces, Piła zebrała sobie wielu fanów, no i to się przełożyło też na finanse. Dzisiaj gadamy oczywiście ze spoilerami, klasycznie, także lecimy. Jeśli chodzi o Piłę 2, no to temu sequelowi przyświeca bardzo... Dobrze już nam znana myśl odnośnie właśnie sequelów, nie tylko w tym gatunku, ale również, bo ten jest tutaj dla nas najważniejszy, wiadomo, a mianowicie to, żeby zrobić to lepiej, żeby zrobić więcej, mocniej, brutalniej, szybciej, na większą skalę, chociaż film znowu się rozgrywa w jednym budynku tak naprawdę. Wiedemce to przynajmniej jedna scena była nakręcona gdzieś indziej. Tutaj już całość jest. W jednym zamkniętym po prostu dużym, wiadomo, budynku. Natomiast nie jest we wszystkich kwestiach tak mocniej, szybciej, więcej, bo to jest krótszy film. No tak, mówię z przymrużeniem oka, oczywiście, ale trwa tam godzinę 30 parę minut. Tam ten pierwszy trwał godzinę 40 ponad, był po prostu dłuższy. Natomiast tutaj skondensowali to trochę bardziej. No i jeżeli chodzi o nasz pomysł, o ten punkt taki zaczepny, wyjściowy, o konwencję, no to oczywiście Jigsaw znowu sobie rozplanował pewne mordy tutaj. Tylko tak naprawdę, no z racji, że ten nasz detektyw y, grany przez danego w pierwszej części zginął, no to tutaj sobie Jigsaw obiera na cel innego detektywa. Detektyw Matthew, słuchajcie, i detektyw Matthew jest złym policjantem zdecydowanie, bo, bo niesłusznie wsadził wiele osób do więzienia, po prostu fingował do wody. No i między innymi w tutejszej pułapce budzi się. Między innymi jego syn. Tak naprawdę otoczony wszystkimi tymi skazańcami, których on wepchnął. Tylko wiadomo, oni się tego nie dowiadują. Dopiero później wychodzi taka fotka na jaw, że faktycznie, ale to nie każdy ją zauważył też, tak? Ale było na tym zdjęciu widać, że to jest syn tego policjanta, więc mogli mu zrobić krzywdę. No ale nie wiemy z tej części, że ostatecznie syn akurat wyszedł. No i Amanda po raz drugi się pojawia. Tylko ona to tak chyba troszeczkę już na własne życzenie, można powiedzieć bardziej, bo ona się w końcu spiknęła z Jigsawem, tak? I. Jasne, mogła się tutaj stać krzywda, aczkolwiek się nie stała, oprócz tego, że została potyrana strzykawkami, bo jak kojarzycie tę część, no to tam jest taki dół ze strzykawkami właśnie. No i mamy też tutaj tego wkurwiającego osiłka, który tylko siłowo próbuje cały czas wszystko ogarniać, żeby się wydostać. I to on miał wejść do tych strzykawek i szukać kluczyka, wrzucił tam amandę właśnie, więc jednak trochę ucierpiała, no bo strzykawki się jej powbijały, no, ale tak poza tym, no to przeżyła i wyszła. W każdym razie, no konwencja jest taka, że... Jigsaw sobie troluje tutaj policję, cały wydział, Ci jest ład, wszystko po prostu troluje, bo on doskonale wiedział, że oni przyjadą w końcu, a oni trochę złudnie myśląc po prostu się zbejtowali na zaproszenie Jigsaw'a. I tutaj jeszcze tylko dodam, póki jesteśmy przy tej postaci, że naprawdę dobra rola, taka surowa Tobina Bella właśnie, no w to wiadomo, większość przeleżał, aczkolwiek tutaj już miał okazję się trochę pokazać, no więc on zbejtował policję, no i... Tak naprawdę mogliby go teraz aresztować czy cokolwiek, ale nie, muszą tam wszyscy siedzieć, bo on oczywiście ustawił już całą nową pułapkę. No i oni to obserwują przez monitory i starają się namierzyć sygnał. Tam dwie godziny chyba był czas odliczany do końca tego. Zanim oni to namierzą, to wiecie, no to film się prawie że kończy. Tylko że po namierzeniu okazuje się, że to nawet nie jest na żywo, tak? Tylko że to były nagrania po prostu puszczone. No ale detektyw został potężnie tutaj zbejtowany i chciał walczyć o swojego syna, no więc później oczywiście nawet w pierdzie spuścił Jigsawowi. Tylko wiecie, ta część. O ile bardziej zdecydowanie lubię jedynkę, to jednak jeżeli chodzi o psychologię postaci, jest znowu napisana naprawdę dobrze, uważam. Przynajmniej w tym aspekcie, jeżeli chodzi o taką kontrę właśnie Jigsaw'a z naszym detektywem, bo Jigsaw doskonale go rozpracował, doskonale wiedział, co ten gościu po kolei zrobi, w konsekwencji czego jest w stanie go umieścić również w pułapce na sam koniec tego filmu, tak? No tak naprawdę robi to Amanda, aczkolwiek wiecie, no cały plan był Jigsaw'a rzecz jasna, tak? Więc tutaj znowuż rozegrał to perfekcyjnie. W dodatku był w stanie się wydostać z budynku, w którym po prostu był otoczony, a gościu jeszcze w inną, bo detektyw tak naprawdę mu pomógł w tej ucieczce, żeby zabrać go do swojego syna, a syn to cały czas tam był z nimi w tym, kurwa, sejfie, słuchajcie, nie? jajca jak brety, jak można porobić czasem policję. No wiadomo, to tylko film, aczkolwiek wydaje się, że coś takiego mogłoby się chyba wydarzyć, no nie jakby sobie ktoś po prostu puścił nagranie, a, a tak naprawdę nie byłoby to live, to by było... Było ciekawe, no bo każdy widząc to wszystko pomyślałby, że to jest po prostu na żywo, taki, że trzeba lokalizować sygnał. No i okej, okay, wyskakuje tam adres jakiś, tak, po jakimś czasie, tylko że tam nikogo po prostu nie ma. A tak naprawdę to Jigsaw do tego budynku, w którym się to wszystko dzieje, zabiera naszego bohatera. No i mamy znowu tę łazienkę z jedynki, tak, i tam nasz bohater zostaje uwięziony. Widzimy też tam ciało bohatera z jedynki, Liwanela i stopę doktora Gordona. Słuchajcie, w ogóle nie wiem, co się stało z Gordonem. Chyba, że tu był i mrugnąłem. W sensie on wyszedł w jedynce, ale później wstał Jigsaw, czy on, bo to wtedy nie było pokazane, ale nie wiem, czy on zanim poszedł i go dobił, czy coś, bo tutaj wiecie, tylko ta stopa została, czy go zamknął z Jeżeli przegapiłem, to mnie poprawcie, ale no, przynajmniej w dwójce już się też o doktorze Gordonie nie mówi, chyba się później do niego nie wraca. To jest oczywiście wspomniane, że to doktor Gordon postawił diagnozę Jigsawowi, ale to już wiedzieliśmy w sumie z jedynki, jakby nie patrzeć. Jestem ciekaw, co się z gościem stało. Chyba, że się wykrwawił i tam leży gdzieś w beczce, wiecie, jak w Megan is Missing, nie? Missing, kissing. No dobra, jeżeli chodzi o największą zaletę tej części, to zdecydowanie według mnie jest właśnie ten taki konflikt wewnętrzny, gdzie mamy policję czy też detektywa kontra Jigsaw i tam się naprawdę aż za ognia tam zgrzyta. To jest ciekawe pod względem właśnie psychologicznym, bo to trochę przypomina jednak pierwszą część, gdzie mamy dwóch typa zamkniętych w jakimś dziwnym em, kiblu u łazience, tak? W jakimś pomieszczeniu, aczkolwiek z drugiej strony, no nie podoba mi się właśnie tutaj już może nie tyle, że to w jaki sposób zostały te pułapki stworzone i poprowadzone, bo niektóre są naprawdę bardzo fajne, tylko postacie, które tam się pojawiają, bo to są tak naprawdę wszyscy skazańcy, co prawda niesłusznie, aczkolwiek nadal nie ma czasu rozwinąć tych postaci. Tym bardziej, że film jest krótszy od jedynki, a w jedynce mieliśmy mniej tych bohaterów, tak? No i dostajemy tak naprawdę kilku biegających, a niektórych też wrzeszczących randomów. No, i wisienka na torcie, na deser, to jest ten irytujący wszystkich kark. I okej, okay, ta postać jest napisana dokładnie tak, jak było to w zamyśle twórców tutaj, tylko że on po prostu psuje cały film, bo gdy my chcemy logicznie pomyśleć i zastanowić się, co bohaterowie mogliby zrobić w danej chwili, to on po prostu przyjdzie i wszystko zepsuje, tak? Jak ktoś chce faktycznie coś działać mózgiem, to on tylko mięśniami, no, i to jest strasznie irytująca postać, która spełnia swoje założenia, ale po prostu tak irytuje że przez niego te sekwencje z pułapkami ogląda mi się po prostu dużo gorzej niż na przykład oglądało mi się to w poprzedniej części po prostu. Pierwowzór to e, mielił znacznie lepiej, podobało mi się to bardziej, e, angażowało to bardziej, bo przynajmniej ile by tam swoje za uszami nie mieli ci bohaterowie, Adam i doktor Gordon, to nie było takiej irytującej fizy jak ten typ po prostu, tak? A po prostu po trupach do celu, wiecie, i taki turbo egoizm, żeby tylko siebie uratować, zdobyć antidotum. No i okej, okay, rozmach tak naprawdę tych pułapek jest większy Niektóre, tak jak mówiłem, są zupełnie ok. Na przykład ta bohaterka, coś się nabiera na to, że. oj, i stoi antidotum, włożę dwie ręce, ale już nie wyjmę, bo ta pułapka tak działa, że włożysz, ale nie wejmiesz, bo ty jak grzyletki zaczyna działać. O, gratuluję, 500AQ. Mogła pomyśleć, zanim wsadziła gdzieś łapy. Więc generalnie ilość i jakość pułapek, gdzieś tam headshot na początku filmu, jest zupełnie ok. Tylko trochę za dużo tam bohaterów, trochę z tego za dużo randomizy wychodzi, tak? Wystarczyłoby mi się, wydaje, tam 4-5 typa z jakimśkolwiek rozwiniętym. Właśnie trochę tłem, tak jakikolwiek background, tyle wiemy, że byli w więzieniu, niesłusznie. ale tak naprawdę żadna z tych postaci nas nie obchodzi. Jedynie interesuje nas Amanda, bo po pierwsze już ją znamy, po drugie, bo wiemy, że prawdopodobnie jest tam już z własnej woli, a przynajmniej współpracuje z Jigsawem, czy by była z własnej, czy by nie była, czy weszła po prostu na drugi test, zwrócona przez Jigsawa. Natomiast ewentualnie jeszcze trochę ten chłopak na nas interesuje, bo jest synem detektywa, który przez cały film się przewija, ale detektyw też jest nową postacią a sympatią darzyć się go nie da i tylko tak naprawdę dlatego jesteśmy w stanie jakkolwiek tego syna polubić, bo widzimy, że ma chujowego ojca po prostu, no to jest typ, który powinien siedzieć w kryminale sam. Więc bardzo dobrze, że karma wróciła i na końcu został wciągnięty w pułapkę dzięki świetnej intrydze Jigsaw'a, tak? No i tak naprawdę no, Jigsaw'a samego w sobie, tak? Granego przez Tobina Bella lubimy, bo nie czyni co prawda fajnych rzeczy, ale jednak jakoś tam no, nie da się go usprawiedliwić ani prawnie, ani moralnie, ale przynajmniej gdzieś tam karma do niektórych wraca, tak? Bo to, że skazańców tam wrzucił, no to nie było w żaden sposób moralne, bo oni nie dopuścili się tych rzeczy, za które zostali posądzeni, więc wiadomo, że to jest niefajne, słabe, ale na przykład w kwestii postaci właśnie tego detektywa, no to fajnie jego karemka dopadła za naprawdę grube przewinienia, także to akurat jest spoko. No i Jigsaw jest tutaj antagonistą, oczywiście, no ale my jako widzowie go lubimy po prostu, no bo. Potrafi całkiem dobre intrygi budować, robić plot twisty, zawsze jest krok gdzieś przed tymi ludźmi, którzy rozpracowują te pułapki, więc jest po prostu taki wiecie. Master Genius układa wszystko z detalami, tak, inżyniersko podchodzi do tematu, no i po prostu ma wbudowane zawsze gdzieś tam jakieś miniaturki rzeczy, pułapę, które projektował, przynajmniej to było odnośnie pierwszej części, gdzie miał całą tę łazienkę rozplanowaną. No ale wiadomo, ma te wszystkie projekty, dowody, które ten wkurwiony detektyw zaczyna niszczyć. W ogóle później ciężko było na przykład g przez to skazać, albo ciężej przynajmniej. Ale to jest nieistotne, bo gości taką, że na raka wiecie co, co co gorszego, może go spotkać, bo siedzi rok w więzieniu. No, nie posiedzi, ale nawet jakby to, co z tego. No więc dobra, jeżeli chodzi o tę część, reasumując, już, no to na pewno ocena jest niższa niż w przypadku poprzedniczki. Tutaj zostałem takie 7 na 10, bo nadal się bawiłem dobrze na tej części. Tylko trochę nie pasowało mi właśnie to, co przed chwilą wymieniłem. No tutaj już nie będzie serduszka, Tak? jedynka to jest 8 z sercem, tutaj bez dwóch zdań. A tutaj jest takie zwykłe 7 po prostu. Oczywiście no, tak naprawdę można by jechać już po tych kolejnych częściach od A do Z i wszystkie wady im po prostu wyrzucać na wierzch. Gdybym nie był fanem piły, no to pewnie poniekąd bym tak zrobił, ale to i tak uważam, że dałbym pewnie gdzieś 5. Yy, najniższa ocena to by mogła być przynajmniej dla tej części, gdybym nie był fanem piły, czy też jigsaw'a. Natomiast jestem akurat, to mówię zawsze gdzieś przy recenzjach piły, tych nowych też wspominałem właśnie, że ja jestem fanem tej serii, a szczególnie konceptu pomysłu, tak, zamysłu i właśnie jedynki, więc gdzieś tam patrzę na to z perspektywy fana troszeczkę jak przy serii Halloween. Dlatego te oceny są zawsze gdzieś tam ciutkę wyższe. Dzielcie się w komentarzach, jak wam się dwójka podobała, czy uważacie, że jest to potrzebny sequel, czy że był. Wiadomo, że poniekąd nie, ale z drugiej strony widzicie, zrobił jeszcze więcej od jedynki. Zobaczymy, jak to będzie przy bo na razie tych budżetów nie sprawdzałem, a przynajmniej nie pamiętam. To sobie pogadamy w kolejnym odcinku. No i kto dotrwał do końca, standardowo zostawcie hashtag, niech będzie sobie dzisiaj Jigsaw po prostu było piła, a teraz Jigsaw. Wymyślimy coś kreatywniejszego, może w następnym. No i co, Spolierujcie w komentarzach, tutaj pełne prawo możecie to robić. Jak najbardziej nie trzeba oznaczać. Widzimy się w kolejnych Wbijajcie na Discorda, na Instagrama. No i co, Merry Christmas, no nie życzyłem ostatnio, to niech będzie spóźnione. Merry Christmas.